każdy ma swoje kino. I to jest kino dla seniorów i zarówno też dla osób niepełnosprawnych. I do nas się właśnie przez święta tabuny ludzi zgłaszały po kody na platformę Moje Kino, gdzie mogą sobie wybierać swoje ulubione filmy i mogą cały czas te filmy oglądać. Te kody są ważne cały czas, także myślę, że jeżeli ktoś jeszcze czuje niedosyt filmowy albo czuje już konsekwencje tego zamknięcia, które trwa już od wczorajszego dnia, to zapraszamy do nas serdecznie i gorąco, tym bardziej, że można do tego oglądania zaprosić swoją całą rodzinę. Można wspólnie razem oglądać i też oglądać filmy z audiodeskrypcją, co jest też szalenie istotne dla osób niepełnosprawnych. Kody też regularnie dostarczamy CAS-owi właśnie, dostarczamy też Fundacji Dom Państwa Jednorogów, dlatego żeby mieć jak największy zasięg, jak największy dostęp Opolan do tego projektu. Dlatego każdy, kto cokolwiek słyszał o kinie, wie, że uderzając pod adres CAS-u, czy chociażby na stronach miasta Opola, znajdzie wszelkie informacje dotyczące tego projektu. Są do wypełnienia takie specjalne formularze, po które się zgłaszamy, a potem dostajemy już całą instrukcję obsługi, jak tego kodu używać, w jaki sposób z niego korzystać. Także to wszystko czeka na naszych fanpage'ach. Także jakby ktoś chciał oglądać filmów, jest co niemiara. Na przykład dzisiaj taka nie lada gratka, laureat festiwalu w Gdyni, Zabito i Wyjść z tego miasta, Mariusza Wydziczyńskiego, tylko od godziny 16 do godziny 23 do oglądania na platformie. Więc myślę, że każdy się skusi, kto kocha dobre kino. A poza tym bardzo dużo filmów dla dzieci, bardzo dużo filmów takich familijnych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. My się nie poddajemy, mimo zamknięcia staramy się być cały czas otwarci na świat i cały czas jak gdyby proponować te rzeczy, które są najważniejsze. Teraz propozycja sylwestrowa, wspólnie z Moje Kino, mamy aż 7 bloków sylwestrowych. Można się niemal pokłócić w rodzinie, który blok oglądamy. W każdym bloku jest po 3 filmy. No i jeszcze jest cały czas akcja Odpal Swój Projekt, Kino Meduza. I tam jest mnóstwo niespodzianek przygotowanych wciąż przez nas, przez Opolskie Lamy. To nie jest tak, że ktoś wspierając nas wykazuje się dobrym gestem. Nie. My tam mamy z nawiązką przygotowane niespodzianki pod postacią różnych niespodzianek filmowych, biletów, przypinek wspaniałych i też kodów na Moje Kino, które potem można śmiało wykorzystywać w najbliższym czasie.